Witam dzisiaj dzięki uprzejmości firmy Newell Polska, dystrybutora parkera na Polskę oraz sklepu Biuroteka, prezentuję świeżutką nowość. Zupełnie nowy model w parkerowskiej kolekcji. To model Ingenuity w tra tradycyjnym, takim chyba już parkerowskim opakowaniu. Dwa naboje dostajemy i konwerter w pudełku. I tak na pierwszy rzut oka prezentuje się ten model. To pióro w całości wykonane z metalu, mosiąc lakierowany. Tutaj kolor niebieski ze złotymi wykończeniami. Tradycyjna strzałka na klipsie, takie jakby stylizowane trzy pierścienie na dole. Dość twardy ten klips. Natomiast więcej żadnych ozdobień nie mamy tutaj, nawet tradycyjnie roku produkcji kodowanego nie widzę na tym modelu. Z góry taka plakietka metalowa z takimi żłobieniami dookoła trochę przypomina tą malutką płytę gramofonową. Korpus trochę zwęża się ku końcowi, gdzie też uzdobiony jest taką. Plakietką metalową na końcu. Natomiast tutaj mamy sekcję metalową i stalowa stalówka z takim trochę innym zaprojektowaniem strzałki na tej stalówce. No i spływak plastikowy widzieliśmy z oznaczeniem F. To FK stalówka. Pióro zamykane jest na zatrzask. Tutaj nie ma żadnych rys, to czasami pyłki mi się przyczepiają, i widać takie na tym lakierze. Bardzo się to odznacza. Natomiast model jest taki dość skromny. Tutaj jeszcze raz nie wiem, to pewnie nie słychać, jak tak drapie: że jak się zdejmie skółkę, jeden z tych trzech pierścieni jakby się okazuje częścią sekcji. Długie takie żłobienia w tej sekcji, można skówkę z tyłu założyć, ale ja bym tego nie polecał. Pióro staje się znacznie cięższe, ogólnie jest to ciężkie pióro. Tradycyjnie tutaj mamy parkerowskie zasilanie, konwertery czy naboje. W środku gwint chyba widzę plastikowy sekcja długa żłobiona dobrze się trzyma natomiast jak na razie mamy tutaj właściwie dwa kolory bo trzy odmiany czerni i w tym jedna matowa i niebieski który pokazuje no, i tutaj jest porównanie z Duofoldem Centennialem, sonetem Lamy Alstari, pelikanem 140. Widać ewidentnie, że jest to najdłuższe pióro, czy to z założoną skówką, czy bez niej, ale jeszcze porównam je z poprzednim modelem. To jest premier, który jego Ingenuity zastępuje, a to jest. Pierwotnie, że tak powiem, Ingenuity, który nie był piórem wiecznym, tylko The Fifth, czyli piątym rodzajem środka piś piśmienniczego w parkerowskiej kolekcji, już niekontynuowanego. Pewne podobieństwa widać do tego Ingenuity, ale niewielkie. Może tylko korpus przypomina. W sumie 14 cm i 1 mm mamy przy zamkniętym piórze, a przy bezkówki wymiar to 13 cm i 2 mm. Co do średnicy sekcji w najgrubszym środku to jest 11 mm, a korpus ma 13,5 mm średnicy. Jako, że pióro całe metalowe, ewidentnie widać, że dużo waży 43 gramy. grupka pisma, tak jak to pokazywałem wcześniej, to stalówka grubości F. Jest to raczej, bym powiedział, taka cieńsza FK jak to w stajni Parkerowskiej, natomiast dość twarda stalówka, niewiele się tam ugina, średnie nasycenie atramentem, natomiast bardzo dobry przepływ. Tu mam zatankowany konwerter, nie dzieje się, tu nic nie przerywa. Można pisać odwróconą stalówką, ale chyba bym ją troszkę przeszlifował. Przy z szybkim pisaniu nie widzę tu żadnych problemów, żeby atrament przerywał. Tak więc nowość w, na rynku od niewielu dni jest jeszcze raz zbliżenie na stalówkę lakierowana złotą farbą ale stalowa stalówka. Być może w przyszłości ukaże się wersja deluxe tego modelu ze złotą stalówką. Tu, jak widać, na zatrzask Skówka. Bardzo jestem ciekaw, jaki będzie odzew na ten model. Na dziś to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.